praktycznie był jedną nogą poza pojedynkiem. Ale to już historia. Mamy finalistę, więc finalistą jest oczywiście Francesco Kshaya. A nas czeka teraz powrót do kategorii. Doprowadzą do finału tego pana. Всем привет, я Илья Соколов. Сегодня я буду драться в боях по правилам ТНА. Приходите поддержать меня. Буду вас всех ждать. А я постараюсь вас не завести. Я уважаю своего соперника. После боя, естественно, могу даже подойти, пообщаться. Жара Копьян шануя своего. Приходите, поддержите меня. Буду противник. Жора Копьян. Later rounds, I mean, Жора looked so good in his last fight in that fourth round. A little bit more condition. Правила знаете, да? Клинч нет. Все удары, захваты, колени, локтями запрещены. Только чистый бой. Окей.
The last time he made it this far in the TNA was in 2016 and he didn't get out of the... No i zobaczymy, czy 21-letni Akopian pokona Ilię Sokołowa. No byłaby to spora niespodzianka, ale ja myślę, że w ocenie fachowców faworytem jest zdecydowanie Akopian. Tyle, że Sokołow walczy na własnym terenie i to może być spory atut. Dodatkowo odwrotna pozycja Sokołowa to także jest pewna trudność dla Akopiana, no ale zobaczymy, jak sobie poradzi Ormianin. Na razie usztywnieni obaj biją dość sztywne te ciosy. Teraz przeprosił oczywiście nieco za niskie to kopnięcie. Teraz próbował takim chlapnięciem stopą po udach zaskoczyć swojego rywala. Sokołow teraz dobrze. Lewa noga pracuje, ale troszeczkę za delikatnie te kopnięcia. No powinien więcej włożyć biodra w to kopnięcie. No być może wynika to z obawy, szczególnie tutaj na kontry Akopiana, szybkie, więc kopie tylko dotyka i wraca do pozycji, przyjmując. No właśnie, wszystko na gardę, jeśli idzie kontra. No i będąc cały czas czujnym. Ach, teraz przedarło się to kopnięcie. Bardzo ładnie teraz skontrował, uderzył Sokołow. Rotuje pozycją Sokołow, stara się zaskoczyć. Coraz bliżej Sokołow, skraca dystans. Ładne odchylenie. Teraz nie trafił Akopian. Ale kilka ciosów dotarło tam gdzieś w okolice czoła zawodnika z Rosji. Widać zaczerwienienie. Teraz przyspiesza. Ale przyspieszenie Akopiana jest jeszcze lepsze. Tak, wyszedł teraz. Świetny pojedynek. Kopnięcie za kopnięcie. Kontra za kontrę. Po każdym ataku jeden kontruje, a drugi jeszcze stara się zostać i ponownie wykonać akcję. Pięknie teraz obronił to Akopian. Cofnął się do narożnika, ale dość dobrze radzi sobie z tej pozycji, nawet pod linami. Presja ze strony Sokołowa. Wyrównana runda, nic nie mówiąca tak naprawdę. No i rozpoczynamy kolejne starcie. Naprawdę bardzo ciekawy pojedynek, bardzo ciekawe starcie. Na razie powiedziałbym, że jest remisowo. Presja po stronie Sokołowa stara się zmusić Ormianina do wymian, do wyjścia.
Zamyka go w tych akcjach i na razie jako pijan. Ma ciężko, teraz dopiero zaczął przenosić pojedynek na środek. Ale cały czas tutaj ta presja rośnie. Z tym, że coraz śmielej poczyna sobie Akopian. Mam na myśli tutaj przede wszystkim to stanie w narożniku, gdzie wcześniej stamtąd ostrzeliwał się uderzeniami. Ale za mało prawa ręka funkcjonuje u Sokołowa, tak? Nie pokona Akopiana. Nawet jeśli liczy na jedno bardzo silne uderzenie, to może się przeliczyć teraz. Hak doszedł do wątroby. Świetnie zrobił to Akopian. Ach, teraz przestrzelił. Ta przednia ręka Akopiana cały czas jest bezbłędna. Krzyżowe kopnięcie na udo wewnętrzny, low kick. O, teraz Sokołow jeszcze dwukrotnie skarcony front kickiem. Chyba odczuł ten front kick, bo cofnął się intuicyjnie do tyłu. Jeszcze jeden hak na dół. Akopiana bardzo ładnie to robi. No i jego obrona jest bez zarzutu. Kontra i jeszcze raz. Kolejny, prawy na dół. To jest metoda na Mańkuta. Prawy na górę. Niskie kopnięcie wewnętrzne. W ogóle nie korzysta prawie z zewnętrznych kopnięć Jora Akopian. Idą tutaj na wymianę. O, właśnie teraz widzieliśmy. Wie o tym, że trzeba pracować prawą stroną, że trzeba nękać rywala. Się zdecydowanie na czwartą rundę, bo obaj walczą równo. Nikt przewagi nie zdobył. Przyspiesza, Sokołow zamyka, ale to nie... Niewiele z tego wynika jednak jeszcze. Nie może się przebić przez tą żelazną defensywę. Jakbym miał odnieść to do futbolu, to słynne włoskie catenaccio. To jest właśnie ta obrona, gdzie nie ma możliwości przedarcia się przez szyki obronne. I teraz Akopian kontruje prawym sierpem krótkim. Sokołow. Low kick. Ach, trafił teraz Akopian. Wymanewrował, ale delikatnie, nie za mocno, ale wymanewrował rywala. Zasugerował kopnięcie na dół, machnął biodrem i potem poszło kopnięcie na górę.
fighter slowing down here a little bit in round number three. They started out like a house on fire. Good big left. Teraz dobra akcja. Sokołowa poprawił jeszcze niskim kopnięciem. Ale nabija tych punktów także Akopian. Kontra na low kick. Otworzył się Sokołow już tutaj na te kopnięcia. Także Akopian. Każda akcja jest kontrowana. Teraz po ręce i sprytne trafienie. O, dużo umie Akopian. Przytrzymał rękę i przed nią i zza tej ręki od razu uderzył. Proszę bardzo, teraz mocny low kick Sokołowa, ale wcześniej otrzymał dwa uderzenia w tułów. No mówię, cios za cios, akcja za akcję. 45 sekund. Co za tempo w ogóle tego pojedynku. Narzucili naprawdę wysokie tempo. No ktoś musi tutaj po prostu wsiąść w końcu kondycyjnie. Trener Grindin podenerwowany. Może mniej podenerwowany, ale na pewno skupiony. Świetna kombinacja. Aby było dać jemu. Zwycięstwo. Ale te trzy rundy to jest na razie tylko wstęp do dalszych. Do dalszej czwartej rundy. I rozpoczęło się. To jest decydujące starcie. Teraz proszę. Hak na dół. Zwraca uwagę sędzia Mitrikowski, który sędziuje boso. Warto to zauważyć. I to jest jak najbardziej zgodne z duchem. Jest akcja. Przyspieszył Jora Akopian teraz. No jakby stracił cały impet Sokołow. Zaczyna mu brakować sił. To jest właśnie to, co oddziela tych najlepszych od ścisłej elity. Umiejętność poprowadzenia w drugiej fazie tego przyspieszenia. Przyspieszył teraz. Z kolei Sokołow próbuje odpowiedzieć, utrzymać się w tym tempie, ale Akopian złapał już wiatr w żagle. Za słabe te uderzenia Sokołowa.
One tylko na sprawienie wrażenia, bo w tej chwili zaczyna dominować Akopian. Jeszcze odpowiada Sokołow. Ale już widać, że te uderzenia na tułów przyniosły efekt. On po prostu osłabł w tym momencie. Coraz skuteczniejszy jest Akopian. Teraz już prowadzi walkę w pełni na środku. Spadła presja Sokołowa. Próbuje ją jeszcze uzyskać, ale bez ciosów to się nie uda. A ciosy są coraz słabsze. Obaj zawodnicy doskonale czują, czy mogą. Tutaj, proszę bardzo, kolejna akcja. Przyspiesza Akopian. Jeszcze raz. Coraz bardziej. Osłab Sokołow. Stara się, ale już widać to po tej akcji, że siadł tlenowo. Jeszcze, no teraz niewiele brakowało, by zapomniał Akopian się na moment i oberwał kopnięcie na głowę. Trudne.